Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, aż 33 z 50 miast w Unii Europejskiej o największym stężeniu pyłu PM2,5 znajduje się w Polsce. Wszystkie szkodliwe czynniki, które zawarte są w smogu, przede wszystkim nasilają i zwiększają ilość chorób sercowo-naczyniowych. Co Pani uważa na temat powietrza w powiecie zawierciańskim? Jest takie średniej jakości. A co można robić właśnie, żeby było lepsze? Przede wszystkim nie palić byle czym w domach jednorodzinnych. Często widzę z okna, jak wychodzą takie niebieskie, jak puszczałem z huty, te niebieskie, czerwone, te pyły takie unoszą się. Uważam, że jest niedobra. Zresztą bardzo dużo jeszcze w domach jest takich, że na przykład palą butelkami tego. Ja mieszkam w bloku, a obok są domy prywatne. No i tam palą normalnie jeszcze z jakimiś odpadami, bo śmierdzi, okna są brudne, ja nie wiem co, także no nie jest za dobrze. Jak można to poprawić? No uważam, że no po prostu częstsze te badania tego powietrza tu w Zawierciu, no bo jednak mi się wydaje, że nie jest za bardzo takie dokładne. Dzisiaj mówili, że jest wszędzie dobrze, a ogólnie... Nie wiem. Ja stwierdzam, że ogólnie na całym świecie jest złe powietrze, ale i to fizyczne, i to nawet to duchowe jest złe. Co Pani sądzi na temat powietrza w powiecie zawierciańskim? Co sądzę? No może w samym Zawierciu nie tak jak dalej, na wsiach bym powiedziała, w piecu jak się pali, to wiadomo, no to czuję smród. Jeżeli chodzi o ogrzewanie tych domków jednorodzinnych, no ludzie palą dosłownie z czym się popadnie, nie? I gumą, nie gumą, no i to właśnie powoduje dosłownie, można powiedzieć, smog może powstać w każdej chwili. Chociaż Zawiercie już mało ma zakładów, dużo zostało zlikwidowanych, no i tych kopciuchów nie ma tak w centrum miasta, no ale osiedla mają, które właśnie ludzie palą dosłownie tego różnymi odpadami. No na działkach też ludzie potrafią też palić. No trzeba to Straż Miejska powinna interweniować na każdym kroku i zauważalne dosłownie jakieś powód dosłownie, że ktoś tam pali, czy smartfony powinni dosłownie puszczać po mieście. No i wtedy akurat będzie lepiej chyba, nie? Chociaż nie jest tak źle, no. Jeszcze nie. Od 1 września 2017 roku obowiązuje uchwała antysmogowa przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego, która dotyczy wszystkich korzystających z pieców, kotłów oraz kominków na paliwo stałe. Od chwili wprowadzenia w życie uchwały obowiązuje zakaz stosowania mułu węglowego, miału, wilgotnego drzewa oraz węgla brunatnego. Panie komendancie, rozpoczyna się sezon grzewczy, więc jak bumerang, można powiedzieć, powraca temat smogu. Jak sytuacja tutaj w Zawierciu, jeśli chodzi o nakładanie mandatów na osoby, które spalały odpady, wyglądała w ubiegłym roku? To była duża liczba tych osób, które jednak zdecydowały się na spalanie w swoich przydomowych piecach zawartości kosza? Jeden przypadek był, gdzie ujawniono spalanie odpadów, ale w pozostałych przypadkach nie. I to też zastanawiało funkcjonariuszy, którzy przychodzili na kontrolę, ponieważ trzeba pamiętać, że te kontrole no nie są jak gdyby wcześniej wskazywane, tylko w danym momencie wchodzimy na kontrolę i no nie spotkaliśmy, żeby w piecu były odpady jakieś, nie wiem, butelki plastikowe. Nie, właśnie, że nie. Większość tych mankamentów chyba chodziło o jakość paliwa, która no niestety, ale te normy nie były właściwe i stąd te problemy. Też zauważyliśmy, że problemy takiego zadymienia bardzo często są przy rozpalaniu pieca. Później jak już piec jest ciepły, no to ustaje, już nie ma z tym problemów, też nie ma interwencji. Interweniujemy na każde zgłoszenie, które jest. Także jeżeli mamy tylko telefon, to jedziemy i robimy kontrolę. Z każdej kontroli jest sporządzany protokół, w którym jest opisany jaki piec, jaki rodzaj paliwa, co za stan, dokumentacja fotograficzna z danego miejsca, więc jest to dosyć dokładnie kontrolowane. Warto wspomnieć o tym, że dopóki nie powstała tak naprawdę uchwała antysmogowa, to Państwo jako strażnicy miejscy mieli trochę związane ręce i ciężko Wam było w ogóle przeprowadzać takie kontrole. No tak szczerze mówiąc, nie było podstawy, jedynie to, co jeżeli były jakieś spalane odpady gdzieś na powierzchniowo. No, w tej chwili też takie kontrole robimy, bo to się zdarza, więc robimy równolegle i to.
W powiecie zawierciańskim w tym roku przeprowadzono już ponad 100 kontroli pieców. Tylko w jednym wypadku za złe spalanie został nałożony mandat. Gdy sprawa trafi do sądu, grożą konsekwencje nałożenia grzywny w wysokości nawet 5 tysięcy złotych.